gesungen. Śpiewaliśmy w naszej pieśni. Zeig uns deinen Willen. Pokaż nam Twoją wolę. Und danach lehr uns ihn erfüllen. A następnie naucz nas, abyśmy Twoją wolę też i wypełniali. Und in der Strophe 5. A w piątej zwrotce. Gib uns Kraft zu handeln. Daj nam siły, abyśmy działali. Dass dich unser Wandeln preist. Aby nasze pielgrzymowanie mogło być ku Twojej chwale. Ich möchte etwas sagen über zwei Personen aus dem Alten Testament, von denen man kaum etwas hört in der Bibel. Chciałbym powiedzieć na temat dwóch osób ze Starego Testamentu, o których bardzo mało jest wzmiankowane w Biblii. Und zwar aus der Zeit ganz am Anfang. A mianowicie dotyczy to czasów początków. Einmal aus 1. Mose 4. Pierwsza osoba zapisana w 1. Mojżeszowej 4. rozdziale. Und zwar der Vers 4. Czwarty wiersz. Pierwsza Mojżeszowa, 4. rozdział, 4. wiersz. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Und aus dem ersten Buch Mose, aus Kapitel 5. I z następnego 5. rozdziału, z tej samej księgi pierwszej Mojżeszowej. Verse 21 bis 24. Wiersze od 21 do 24. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Wir müssen auch noch die beiden Stellen aus dem Neuen Testament dazu lesen. I musimy jeszcze te dwa miejsca wzmiankowane w odnośnikach przeczytać z Nowego Testamentu. Aus dem Brief an die Hebräer, Kapitel 11. Jest to wspomniane w liście Hebrajczyków w 11 rozdziale. Vers 4 und 5. W czwartym i w piątym wierszu. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 4 i 5 wiersz. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Es geht also um zwei Personen aus dem Alten Testament. A więc chodzi mi o dwie osoby ze Starego Testamentu, die vor der Zeit des Gesetzes lebten, które żyły jeszcze przed czasami, w których był nadany zakon. Das heißt, alles, was wir von ihnen lernen können, to znaczy, że wszystko, co możemy od tych osób się nauczyć, hat gar nichts mit dem Gesetz vom Sinai zu tun. W ogóle nie ma nic powiązania z tym zakonem nadanym na górze Synaj. Sondern befindet sich mehr auf dem Boden der Gnade. Ale o wiele więcej właśnie to znajduje się na tym podłożu łaski. Und diese beiden Männer haben ein schönes Kennzeichen. Ci dwaj mężowie mają jedną bardzo piękną cechę. Das ist, dass sie Glauben haben. To znaczy, że oni wykazali się wiarą. Das ist das, was das Neue Testament über sie sagt. Bo to jest to, co Nowy Testament właśnie o nich wspomina. Aber sie haben noch ein wichtiges Kennzeichen. Ale oni mieli jeszcze inną, ważną cechę. Sie waren gehorsam. Oni byli posłusznymi. Dem Wort Gottes gegenüber. Posłusznymi Słowu Bożemu. Das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen. Proszę, nie zrozumcie tego źle. Denn das gedruckte Wort Gottes gab es noch gar nicht. Bo drukowanego Słowa Bożego w tamtych czasach jeszcze przecież nie było. Zur Zeit, als Abel und Henoch lebten, war nicht irgendein Wort der Bibel aufgeschrieben. Za czasów, w których żyli Abel i Henoch, nie było ani jednego słowa pisemnie spisanego ze Słowa Bożego. Und wir werden auch nie irgendwelche Nachweise von beiden bringen können außerhalb der Bibel. I nawet nie jesteśmy w stanie przytoczyć jakichkolwiek innych dowodów, że te dwie osoby istniały kiedykolwiek w historii świata,
Za wyjątkiem wzmianki właśnie w Biblii. Denn sie lebten in der Zeit vor der Sintflut. Dlatego, że oni obydwaj żyli właśnie przed czasami, przepraszam, żyli w czasach przed potopem. Und es ist klar, dass die Sintflut sämtliche Spuren der frühen Menschen zerstört hat. A jest to na pewno i dla was jasne, że potop zniszczył wszelkie ślady jakiejkolwiek działalności ludzkości na tej ziemi. Wir wissen deswegen nicht, wo der Garten Eden lag. I dlatego my też i dzisiaj w ogóle nie wiemy, w którym miejscu znajdował się ogród Eden. Wir wissen auch nicht, wie es genau im Garten Eden aussah. I też nie wiemy dokładnie, jak wyglądało w tym ogrodzie Eden. Nur wir haben die Hinweise aus der Bibel. My tylko mamy te wskazówki, które są zawarte w Biblii. Mehr haben wir nicht. Więcej nie posiadamy. Und jetzt werden uns hier zwei Glaubensmänner vorgestellt. A tu w Biblii przedstawieni są nam mężowie wiary, dwóch mężów, die noch kein einziges niedergeschriebenes Wort Gottes hatten. Którzy nawet nie posiadali ani jednego pisemnie zapisanego słowa Bożego. Und trotzdem gehorchten sie, ich sage mal, den mündlich ausgesprochenen Worten Gottes. A pomimo tego oni byli posłuszni tym, można powiedzieć, ustnie wypowiedzianym słowom Bożym. Der erste Mann, um den es heute ein klein wenig geht, ist ein Abel. Pierwszy mąż, o którym chciałbym trochę wspomnieć, to jest właśnie Abel. Und Abel brachte ein Opfer da. I czytamy, że Abel złożył ofiarę swoją. Und wir kennen die Geschichte und wissen, dass sein Bruder Kain auch ein Opfer darbrachte. I znamy tą historię biblijną i wiemy, że jego brat Kain też złożył ofiarę. Das Interessante ist, dass Gott dieses Opfer von Abel annehmen konnte. Najbardziej interesującą rzeczą jest właśnie to, że Bóg mógł przyjąć ofiarę Abla. Das heißt einfach nur in Vers 4 am Ende, der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe. To jest bardzo skromnie tutaj określone pod koniec czwartego wiersza, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Aber auf Kain und seine Opfergabe blickte Gott nicht. A w następnym wierszu czytamy, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Das heißt einfach nur, dass er das eine Opfer von Abel annehmen konnte. Tylko jest napisane, że tą jedną ofiarę Abla mógł przyjąć. Das Opfer von Kain konnte er nicht annehmen. A tej ofiary tego Kaina nie mógł przyjąć. Wir lesen hier nirgends, dass Gott den Kain verurteilt. Nigdzie nie jest napisane, że Bóg osądził Kaina. Kain hat das so verstanden. Nie, Kain to właśnie tak zrozumiał. Denn Kain ergrimmte anschließend sehr. Dlatego, że czytamy, że bardzo Kain się z tego powodu rozgniewał. Aber das war seine Interpretation dieser Begebenheit. Ale to była tylko jego interpretacja tego wydarzenia. Es war gar nicht das, was Gott hier gesagt hat. W ogóle nie było to spowodowane jakąkolwiek wypowiedzią Bożą. Nun, beide Brüder brachten je ein Opfer dar. A więc widzimy, że obydwaj bracia, każdy przynosi jakąś ofiarę. Und die Opfer waren vollkommen verschieden. A te ofiary ich były całkowicie różne od siebie. Der eine brachte etwas da von der Frucht des Feldes. Jeden z nich przyniósł właśnie ofiarę, która pochodziła z owoców ziemi. Der andere von den Erstlingen von den Besten seiner Herde. A drugi przyniósł ofiarę, która była właśnie z pierwocin, które pochodziły z tych najlepszych, najlepszego potomstwa, czy płodów jego trzody. Und jetzt kommen natürlich zwei ganz wichtige Fragen. I teraz pojawiają się dwa bardzo ważne pytania. Die erste Frage ist, warum konnte Gott ein Opfer annehmen, das andere nicht? Pierwsze pytanie to możemy postawić, dlaczego Bóg jedną ofiarę mógł przyjąć, a drugą nie? Und die zweite, noch viel wichtige oder interessantere Frage ist. A drugie pytanie może jest jeszcze bardziej ważne i może bardziej interesujące. Woher wusste Abel, welches Opfer Gott wohl annehmlich ist? Skąd Abel miał to wiedzieć, jaka ofiara jest przyjemna dla Boga? Wir müssen mit dieser zweiten Frage beginnen. I musimy rozpocząć od udzielenia odpowiedzi na to drugie pytanie. Wir werden in der Bibel zwei Antworten finden. I w całej Biblii znajdujemy dwie odpowiedzi na to. Die eine Antwort ist in Hebräer 11. Jedna odpowiedź jest zapisana w Hebrajczyków 11 rozdziale. Durch Glauben. Przez wiarę. Und die zweite Antwort steht in 1. Mose 3. A druga odpowiedź jest zapisana w 1. Mojżeszowej w 3. rozdziale. Durch Gehorsam. Poprzez posłuszeństwo.
Oder ich könnte auch sagen durch Nachfolge. Albo można by też i to tak powiedzieć, poprzez naśladowanie. Jetzt wird sich vielleicht jemand fragen, wieso steht die Antwort in 1. Mose 3, wo Abel dort gar nicht erwähnt wird. I teraz ktoś mógłby postawić pytanie, jak to może być dana odpowiedź w 3. rozdziale, w którym to Abel w ogóle jeszcze nie jest wzmiankowany, bo myśmy czytali z 4. Sie steht dort präzise zwischen den Zeilen. Ta odpowiedź jest precyzyjnie zapisana pomiędzy linijkami poszczególnych wierszy. Durch zwei unterschiedliche Handlungen. A to na podstawie dwóch różnego rodzaju postępowań. Ich will einmal sagen, durch zwei unterschiedliche Kleider. Można by powiedzieć przez dwie różnorodne szaty. Wir wollen uns zuerst diese Kleider angucken, dann überlegen, was Kleider bedeuten. I najpierw przyjrzyjmy się tym szatom, abyśmy zrozumieli, co właśnie odzienie czy szata dla nas oznacza. Nun, das erste Kleid, das haben wir in 1. Mose 3. Pierwszą szatę możemy znaleźć właśnie w tym 3. rozdziale 1. Mojżeszowej. Vers 7. 7. wiersz. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nazy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Was waren das für Kleider? Cóż to za szaty były? Es waren erstens Kleider, die aus Pflanzen gemacht worden sind. Były to szaty, które pochodziły z materiału, który wyrósł na roślinach. Genauer gesagt aus Blättern einer Feige. Dokładnie mówiąc, z liści drzewa figowego. Aber das viel wichtigere Kennzeichen ist. Ale znacznie bardziej ważniejszą cechą tych szat jest to. Es waren Kleider, die sich die Menschen selbst gemacht haben. Były to szaty, które ludzie sobie sami uczynili. Der Mensch war vorher in Sünde gefallen. Bo człowiek właśnie dopiero co poprzednio upadł w grzech. Und der Mensch merkte plötzlich, dass er nackt war. I nagle człowiek zauważył, że jest nagi. Und der Mensch merkte, dass Gott ihn suchte. I człowiek zauważył również, że Bóg go poszukiwał. Wir lesen das in Vers 8, dass sie die Stimme Gottes hörten. Czytamy o tym w 8. wierszu, że oni usłyszeli głos Boży. Gott war so die ganze Zeit im Garten Eden anwesend, als diese Sünde passierte. A więc Bóg był cały czas obecny w ogrodzie Eden, gdy zdarzył się ten grzech. Sie hatten ihn nur nicht erkannt oder gesehen. Oni tylko go nie rozpoznali albo nie widzieli. Und jetzt hatten sie irgendwie Angst, Gott nackend zu begegnen. I teraz nagle stwierdzili, że w tej nagości nie możemy stanąć przed Bogiem. Zaczęli się go bać. Also haben sie sich überlegt, wie können wir Gott begegnen? I zaczęli się nad tym zastanawiać, w jaki sposób możemy wyjść naprzeciw Boga. Und haben sich eigene Kleider gemacht aus den Blättern von Pflanzen. I dlatego uczynili sobie własnymi rękoma odzienie z tych liści tych roślin. Wir haben hier eine ganz, ganz wichtige Belehrung auch später für das Neue Testament. I w tym znajdujemy bardzo, bardzo ważne pouczenie dotyczące praw, które później mamy zapisane w Nowym Testamencie. Niemand kann Gott mit Kleidern begegnen, die er selbst gemacht hat. Nikt nie może wyjść naprzeciw Boga w takim odzieniu, które sam sobie skonstruował. Das Buch der Offenbarung sagt uns, bo Księga Objawienia nam to podaje, die Kleider sprechen von den Taten der Menschen. Że właśnie szaty mówią obrazowo o czynach ludzi. Denn so sprechen die weißen Kleider von den gerechten Taten der Menschen. Tam jest dokładnie napisane, że białe szaty ludzi mówią o ich sprawiedliwych uczynkach. Wir verstehen sofort die geistliche Bedeutung dieser Begebenheit. I natychmiast możemy zauważyć duchowe znaczenie tego zdarzenia. Niemand kann auf einem eigenen Weg mit menschlichen Taten zu Gott kommen. Nikt nie jest w stanie na własnej drodze, własnych uczynków wyjść naprzeciw Boga. Der Jesus sagt, ich bin der Weg. Bo to Pan Jezus właśnie powiedział, ja jestem droga. Diesen Weg muss ein Mensch gehen. I każdy człowiek musi tą drogą pójść, sonst würde er nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Bo inaczej nie może dojść do obecności czy społeczności z Bogiem. Diese selbstgemachten Kleider waren unmöglich, um in die Nähe Gottes zu kommen. I te zrobione przez nich samych szaty nie były w stanie ich doprowadzić do tej społeczności z Bogiem.
Das lernen wir ebenfalls in Kapitel 3. To też możemy się nauczyć z tego trzeciego rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Denn wir haben noch weitere Kleider, über die dort gesprochen wird. Dlatego, że też i w tym rozdziale mowa jest o następnym rodzaju szat. Und das ist in Kapitel 3, Vers 21. A o tym czytamy w tym trzecim rozdziale w 21 wierszu. Und dort gab es Kleider aus Fell. I tam widzimy, że powstały również też i odzienia ze skór. Also Kleider, die aus Tierhaut hergestellt worden sind. A więc odzienie, które zostało sporządzone ze skóry zwierząt. Und jetzt kommt dieser große Unterschied. I teraz właśnie zauważyć możemy wielką różnicę. In Vers 7 heißt es, sie machten sich diese Kleider, sie machten sich Schurze. I tu czytamy w siódmym wierszu, oni spletli sobie te liście figowe i oni zrobili sobie przepaski. Aber in Vers 21 heißt es, ale w wierszu 21 jest napisane, Gott machte diese Kleider. Bóg uczynił to odzienie ze skór. Und wir merken, dass die ersten 11 Kapitel im ersten Buch Mose, i możemy zauważyć, że pierwszych 11 rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej, sie sind das Buch der Anfänge. Możemy nazwać je jako ta księga samych tylko początków. Und hier werden die Grundlagen gelegt für alles, was uns später im Alten und Neuen Testament erklärt wird. I te 11 rozdziałów daje nam podstawę do wszystkich rzeczy, które dopiero później w następnych rozdziałach i księgach Starego i Nowego Testamentu bywają nam wyjaśnione. Das heißt, aus diesen ersten 11 Kapiteln lernen wir, warum die Welt so ist, wie sie heute ist. I dlatego z tego widzimy, że w tych treści tych pierwszych 11 rozdziałów możemy nauczyć się, dlaczego świat dzisiaj wygląda tak, jak go oglądamy. Wir lernen gleichzeitig die Gedanken Gottes kennen. Ale jednocześnie też zaczynamy poznawać, jakie są myśli Boże. Und so gab es Kleider, die hatten Wert in den Augen Gottes. I nawet poznajemy to, że szaty mają swoją wartość w oczach Bożych. Es waren Kleider, die Gott gemacht hatte. A tu chodzi o szaty, które sam Bóg uczynił. Und so gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. I okazuje się, że rzeczywiście jest taka możliwość, aby stanąć w obecności Bożej. Aber nicht auf einem eigenen gemachten Weg. Ale nie na podstawie swojej własnej, utworzonej przez siebie samego drogi. Sondern auf dem Weg, den Gott gemacht hat. Ale na podstawie drogi, którą Bóg uczynił. Auf dem Weg eines Opfers. Właśnie na podstawie drogi ofiary. Denn hier musste ein Tier getötet werden. Dlatego, że aby te szaty powstały, musiało zwierzę położyć swoje życie. Damit im Endeffekt diese Kleider hergestellt werden konnten. Aby w końcowym efekcie te szaty mogły być sporządzone. Das heißt, zur Bekleidung von Adam und Eva. To znaczy, aby przyodziać Adama i Ewę. Damit sie nach der Sünde in die Gegenwart Gottes treten konnten. Aby po upadku w grzech mogli dalej przebywać w obecności Bożej. War der Tod notwendig. Była rzeczą konieczną śmierć. Der Tod eines anderen. Śmierć kogoś innego. Das ist hier die ganz wichtige Lektion in 1. Mose 3. To jest bardzo ważna lekcja, jaką możemy zauważyć w tym trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Deswegen haben wir in 1. Mose 3 zwei große Hinweise auf Jesus Christus. I dlatego właśnie w tym trzecim rozdziale znajdujemy dwie wielkie wskazówki pokazujące Pana Jezusa. Und eine Verheißung über das Leben. Jak również też i obietnicę dotyczącą żywota. Die erste große Prophezeiung auf Jesus Christus haben wir in Vers 15. Pierwsze wielkie proroctwo dotyczące tego Pana Jezusa znajdujemy w wierszu 15. Wo die Rede ist von zwei Nachkommen. Gdzie mowa jest o dwóch potomkach. Wo zu einem die Rede ist von dem Teufel und von seinen Genossen. I mowa jest tutaj o też diable i o jego potomstwie. Albo towarzyszach jego, przepraszam. Wo dann die Rede ist von den Nachkommen der Frau. A potem jest mowa o potomstwie niewiasty. Aber das Interessante ist, dass die Nachkommen der Frau in der Einzahl genannt werden. Ale najbardziej interesującą rzeczą jest to, że potomstwo tej kobiety jest wymienione w liczbie pojedynczej, potomkowi twemu. Es heißt zwischen ihrem Nachkommen und nicht zwischen ihren Nachkommen. Tu jest napisane pomiędzy potomkiem twoim,
a nie potomstwem. Niestety my tak mamy w naszym tłumaczeniu, a to jest błędnie. Jednym potomkiem. To jest wiersz 15, trzeci rozdział. Es geht also um einen Nachkommen. A więc chodzi tutaj o jednego potomka, tak mówi oryginalny tekst hebrajski. Und dieser andere Nachkomme oder dieser Nachkomme wird den Nachkommen des Teufels besiegen. I ten jeden potomek, on zwycięży te działania szatana i samego szatana. Es ist uns klar, was das bedeutet. I z pewnością jest to dla nas jasne, co to wszystko oznacza. Es fand statt am Kreuz von Golgatha. Stało się to tam na krzyżu Golgoty, wo der Herr Jesus unsagbar gelitten hat. Gdzie Pan Jezus w tak wielki, nieopowiedzianie wielki sposób cierpiał. Wo der Teufel und seine Nachkommen ihm die Ferse zermalmt haben. Gdzie diabeł i jego potomstwo tylko jemu tą piętę zmiażdżyło. Und das müssen unsagbare Schmerzen sein. A to musiało wywołać te nieopisanie wielkie cierpienia. Aber es sind keine Schmerzen zum Tod. Ale to nie były cierpienia, które prowadziły do śmierci. Der Herr dagegen zermalmte den Teufel den Kopf. Ale przeciwnie do tego Pan, Pan Jezus, zmiażdżył diabłowi głowę. Das ist tödlich. A ta rzecz była dla niego śmiertelna. Und so hat der Herr am Kreuz den Teufel besiegt. I tak widzimy, że Pan zwyciężył na krzyżu diabła. Und ihm die Macht des Todes genommen. I on mu zabrał tą moc jego diabelską. Aber die ganz, ganz wichtige Aussage von Vers 15 ist. Ale bardzo, bardzo ważna wypowiedź płynąca z tego 15 wiersza jest taka. Dieses Opfer, że ta ofiara wird ein Mensch sein. Będzie właśnie człowiekiem. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Und wir finden es in der ersten Prophezeiung auf das Werk vom Kreuz. I to jest właśnie pierwsze proroctwo wskazujące na dzieło dokonane na krzyżu. Dass es ein Mensch sein wird, der die Frage der Sünde und Schuld klärt. Że będzie kiedyś taki człowiek, który ureguluje tą sprawę grzechu i winy człowieka. Und jetzt kommt die zweite Voraussage in Vers 21. A drugie proroctwo występuje w 21 wierszu. Und sie ist ebenfalls genauso wichtig. I ono dokładnie jest tak samo ważne. Denn sie zeigt dir etwas, was du bei keinem einzigen Opfer im Alten Testament findest. Gdyż ono pokazuje coś, co w żadnej innej ofierze starotestamentowej nie możemy odnaleźć. Das findest du auch nicht, dass das Opfer ein Mensch sein wird, findest du auch bei keinem Opfer des Alten Testamentes. Również też i nigdzie nie znajdziesz to w Starym Testamencie, żeby człowiek jakąkolwiek taką ofiarę kiedyś złożył. Das heißt, wenn Gott später über den gesamten Opferdienst spricht und die Vorschriften gibt. To znaczy, że gdy Bóg później mówił do ludu swojego o wszystkich przepisach dotyczących składania ofiar, dann sagt uns 1. Mose 3, Vers 15 und Vers 21, to tutaj pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, 15 i 21 wiersz nam pokazuje, es sind nur schwache Vorbilder, że to są tylko słabe obrazy. Denn das wahre Opfer wird ein Mensch sein und kein Tier. I tą prawdziwą ofiarą będzie kiedyś w przyszłości jeden człowiek, a nie te zwierzęta. Und das wahre Opfer hat noch ein Kennzeichen, Vers 21. I ta prawdziwa ofiara ma też jedną jeszcze cechę charakterystyczną. Das ist etwas ganz Gewaltiges. I to jest naprawdę coś bardzo ogromnie ważnego. Findest du nur zweimal im Alten Testament. I znajdujesz to tylko dwa razy w Starym Testamencie zapisane, dass Gott sich dieses Opfer aussucht. Że to Bóg sobie wyszukał tą ofiarę. Alle Opfertiere, die dargebracht worden sind, bo wszystkie następne zwierzęta ofiarne, które były złożone, die haben sich die Menschen ausgesucht. To później sobie ludzie wyszukiwali te zwierzę. Das Passahlamm, das geschlachtet wurde, nawet i ten baranek paschalny, który w Egipcie miał być zabity, das suchte einer aus der Familie aus. To jest napisane, a jeden z waszej rodziny ma go wyszukać z trzody waszej. Dann wurde es an den Pfosten gebunden. I był uwiązany u wejścia do tego domu. Und man konnte es dreieinhalb Tage lieb gewinnen.
I to zwierzątko mogło być przez 3,5 dnia oglądane i cała rodzina mogła się w nim rozkochać. Denn es sollte ja dann für einen geschlachtet werden. Bo tam właśnie w tym czasie, który miał nastać, miało to zwierzę być zabite. All die Opfertiere suchten sich die Opfernden selbst aus. A więc wszystkie zwierzęta ofiarne zostały później wyszukiwane przez tych, którzy te ofiary składali. Nein, sagt Gott in Vers 21. A Bóg mówi w wierszu 21, nie. Das wahre Opfer. Że ta prawdziwa ofiara. Das suche ich selbst aus. Ja sobie ją sam wyszukam. Wir haben das noch ein einziges Mal in der Bibel. Mamy to zapisane tylko jeden jedyny raz w następnym miejscu w Biblii. Und das ist in 1. Mose 22. A jest to napisane w tej samej księdze w 22 rozdziale. Da wird uns erstens gezeigt, was Vers 15 sagt. Dopiero tutaj jest nam pokazane, co oznacza wiersz 15. Das wahre Opfer muss ein Mensch sein. Że prawdziwą ofiarą musi być kiedyś w przyszłości człowiek. Aber dann kommt dieses bewegende Gespräch zwischen Abraham und Isaac. Ale w tym rozdziale czytamy tą wzruszającą rozmowę pomiędzy Abrahamem i Izaakiem. Und dieser Wortwechsel aus zwei Sätzen. I ta wymiana zdań, właściwie dwóch zdań, gibt uns zwei gewaltig große Wahrheiten. Podaje nam do wiadomości dwie bardzo wielce ważne prawdy. Das erste ist, pierwszą z nich jest to, Isaak war unwissend. Że Izaak o tym w ogóle nie wiedział, co jest planowane. Isaak stellt die Frage in Vers 7. Czytamy w tym rozdziale w 7 wierszu, że Izaak postawił pytanie. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Ale gdzie jest jagnię na całopalenie? 7 wiersz pod koniec. Was für ein gewaltiger Unterschied zum Herrn Jesus? Jakaż to jest ogromna różnica do osoby Pana Jezusa, der alles im Voraus wusste. Który wszystko od samego początku z góry wiedział. Das ist etwas so unvorstellbares. Jest to dla nas coś tak wielce niemożliwe do wyobrażenia. Dass es im Alten Testament kein Vorbild auf diese Wahrheit gibt. Że w Starym Testamencie nie ma ani jednego wzorca wskazującego na tą prawdę. Du hast kein Vorbild, dass das Opfer alles im Voraus wusste. W żadnym innym przypadku nie znajdujemy takiego obrazu, że ofiara z góry wiedziała, co ją czeka. Das ist ein so heiliges Thema, dass Gott es verschwiegen hatte. Jest to tak święty temat, że po prostu Bóg go przemilczał. Aber aus dieser Frage von Isaak kommt eine zweite wichtige Wahrheit hervor. Ale z tego pytania postawionego przez Izaaka wynika druga bardzo ważna prawda. Und das ist die Antwort in Vers 8. A mianowicie odpowiedź, jaka została udzielona w wierszu 8. Gott wird sich ersehen das Schaf zum Brandopfer. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Abraham sagt nicht, wir werden eins finden. Tu Abraham nie powiedział, my sobie znajdziemy takie zwierzę na ofiarę. Abraham sagt auch nicht, ich werde eins suchen. Abraham nie odpowiedział, ja sobie poszukam takie zwierzę na ofiarę. Abraham sagt, Gott wird es tun. Abraham powiedział, Bóg to wszystko uczyni. Der zweite Hinweis und der letzte, dass Gott das Opfer aussuchen wird. Jest to druga i ostatnia wskazówka na to, że Bóg sobie tą ofiarę sam wyszuka. Mehr haben diese beiden Männer während dieser drei Tage wohl nicht gesprochen. I więcej prawdopodobnie tych dwóch mężczyzn w przeciągu tych trzech dni podróży na tą górę nie rozmawiali ze sobą. Aber diese zwei Sätze, ale te dwa zdania zeigen uns diese zwei gewaltig großen Wahrheiten. Wskazują nam na te przeogromne dwie ważne prawdy. Kommen wir zurück zu unserem Text. I teraz wróćmy z powrotem do naszego tekstu. Jetzt brachten Kain und Abel ein Opfer da. Czytamy o tym, że Kain i Abel, każdy z nich przyniósł swoją własną ofiarę. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen dem Opfer von Kain und dem Opfer von Abel? Jaka jest teraz wielka różnica pomiędzy ofiarą Kaina i Abla? Kain machte Menschen nach. Kain po prostu naśladował ludzi. Er tat das, was Adam und Eva taten. On uczynił po prostu to, co uczynili Adam i Ewa.
Er nahm etwas von den Pflanzen. On wziął coś, co pochodziło z roślin. Versuchte Gott das als Opfer zu bringen. I próbował przynieść Bogu tego rodzaju ofiarę. Und er hatte gar nicht verstanden, dass Gott ein so selbstgemachtes Opfer nicht annehmen kann. On tego po prostu nie zrozumiał, że Bóg nie jest w stanie przyjąć takiej ofiary zrobionej przez samego człowieka. Hätte er es von seinen Eltern lernen können? Gdyby on się nauczył od swoich rodziców, auf diesem selbstgemachten Weg kann man Gott nicht gefallen. Że na tej swojej własnej, przez siebie samego wymyślonej drodze nie można się Bogu podobać. Und so ist es klar, dass Gott auf dieses Opfer nicht blicken konnte. I to teraz się staje dla nas jasne, że Bóg przecież na tą ofiarę nie mógł spojrzeć. Was macht Abel? A co uczynił Abel? Einfach ausgedrückt. Po prostu to wyraził. Er machte Gott nach. On podrobił, czy naśladował Boga. Er machte das, was Gott machte. On uczynił to, co uczynił kiedyś Bóg. Und er brachte das als Opfer dar, womit Gott seine Eltern bekleidet hatte. I on przyniósł na ofiarę to, czym Bóg jego rodziców kiedyś przyodział. Und wenn ich Jesus Christus in meinem Leben nachmache, jeżeli też i ja w moim życiu będę naśladował Pana Jezusa, dann kann ich sicher sein, dass das wohlgefällig ist in den Augen Gottes. To mogę być tego pewny, że to zawsze znajdzie upodobanie w oczach Bożych. Darum sagte ich, das eine, was wir hier sehen, ist gehorsam. To dlatego właśnie powiedziałem, że jedną rzecz, którą tutaj oglądamy, to jest właśnie posłuszeństwo. Es war Nachfolge. Było to po prostu naśladowanie. Petrus schreibt einmal, Piotr kiedyś napisał, dass der Jesus uns sichtbare Fußspuren hinterlassen hatte. Że Pan Jezus zostawił tutaj na tej ziemi widzialne dla wszystkich ślady swoich stóp. Und dass wir in diesen Fußspuren unseren geistlichen Weg gehen sollen. I też i my musimy teraz wstępować w te ślady, abyśmy mogli chodzić naszą duchową drogą życia. Und es kann ganz sicher sein, i może być to całkowicie rzeczą pewną, wenn wir unseren Weg in den Fußspuren des Herrn Jesus gehen, jeżeli będziemy naszą drogą życia szli właśnie podążając śladami Pana Jezusa, wenn wir ihn vielleicht manchmal gar nicht verstehen, nawet jeżeli byśmy tych dróg w ogóle nie rozumieli, aber dann sind wir auf der sicheren Seite, to wiedzmy, że zawsze będziemy stali po tej bezpiecznej stronie, bo wiemy, że wtedy będziemy chodzili ku czci Bożej i że zawsze będzie to dla naszego błogosławieństwa. I to jest właśnie to, co charakteryzowało tą ofiarę Abla. Er war ein Nachahmer der Handlungen Gottes. On był po prostu naśladowcą poprzednich czynów Bożych. Und konnte damit sicher sein, dass er unter dem Segen Gottes stand. I dlatego mógł być tego pewny, że on właśnie stoi po stronie błogosławieństwa. Und so heißt es eben in Vers 4. I dlatego jest napisane w wierszu 4. Und der Herr blickte auf Abel. I Pan spojrzał na Abla. Aber es gibt noch etwas weiteres, was er vorher nicht sehen konnte bei seinen Eltern. Ale była jedna rzecz, czego on nie mógł widzieć u swoich rodziców. Er brachte die Erstlinge und das Fett. On przyniósł właśnie to, co było z pierworodnych trzody jego. I czytamy w tym czwartym wierszu czwartego rozdziału i z tłuszczu ich. Es gab die Opfergesetze noch gar nicht. A przecież w tym czasie nie było żadnych przepisów dotyczących szczegółów, jak należy składać ofiary. Woher wusste Abel, dass wenn er das darbringt, dass das für Gott noch mehr Freude ist? Skąd Abel wiedział, że gdy on to przyniesie, to dla Boga sprawi jeszcze większą radość? Siehst du, das ist jetzt Hebräer 11. Tak, spójrz na to, to jest opisane w Hebrajczyków 11 rozdziale. Durch Glauben. Przez wiarę. Durch Vertrauen. Przez zaufanie. Durch Glaubenserfahrungen, die er im Gespräch mit Gott machte. To było to zaufanie we wierze, które on pozyskał poprzez jego rozmowy z Bogiem. Er muss ein sehr intensives Glaubensleben mit seinem Gott geführt haben. To oznacza, że on musiał prowadzić bardzo intensywne życie wiary ze swoim Bogiem. Gott hat es nicht aufgeschrieben in 1. Mose 4. Bóg wprawdzie nam tego nie zapisał w tym czwartym rozdziale pierwszej Mojżeszowej, ale my możemy to zobaczyć na podstawie przeczytanego wiersza z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Diese beiden Dinge müssen auch uns prägen.
I właśnie te dwie rzeczy powinny też i nas tak ukształtować. Zum einen hast du das Wort Gottes. Po pierwsze, mamy do dyspozycji Słowo Boże. Und das zu tun, was im Wort Gottes steht, ist gehorsam. Aby wykonywać to, co w Słowie Bożym, będzie dla nas oznaczało, że my jesteśmy po prostu posłusznymi. Und das nachzuahmen, was Jesus Christus uns vorgelebt hat, was in der Bibel beschrieben ist. Aby naśladować wszystko to, co Pan Jezus nam zostawił jako przykład do naśladowania, tutaj opisane w Biblii, ist eben gehorsam mit Segen. To zawsze jest tym posłuszeństwem połączonym z błogosławieństwem. Aber dadurch bekommst du noch nicht alle Fragen deines Lebens beantwortet. Ale nie otrzymasz przez to odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania twojego życia. Stell dir vor, du überlegst dir, welchen Beruf soll ich wählen. Na przykład ty zastanawiasz się, jaki zawód mam wybrać. Dann wirst du keine Bibelstelle finden, wo steht, du sollst Chemiker werden. To z pewnością nigdzie nie znajdziesz w Biblii takiego wiersza, który by ci powiedział, że ty akurat ty masz stać się w życiu chemikiem. Wie erfährst du dann, was du für einen Beruf wählen sollst? A więc jak możesz to dowiedzieć się, jaki wybrać zawód w życiu? Jetzt kommt der zweite Punkt. I teraz właśnie następuje drugi punkt. Dass du ein Glaubensleben mit deinem Gott führst. To wymaga prowadzenia życia wiary z twoim Bogiem. Und dass du alle Dinge deines Lebens mit Gott besprichst. To oznacza, że wszystkie szczegóły twojego życia będziesz teraz omawiał z twoim Bogiem. Und dass du lernst, wie Gott auf deine persönlichen Fragen in deinem Leben antwortet. Abyś mógł się nauczyć, jak Bóg odpowiada na wszystkie szczegółowe pytania twojego życia. Und dann wirst du verstehen, dass Gott dir auch auf diese große Frage deines Lebens eine Antwort gibt. Abyś zrozumiał, jaką odpowiedź Bóg daje na największe pytania twojego życia. Dass du auf diesem Weg erfahren kannst, was du zum Beispiel für einen Beruf ausüben sollst. I właśnie na tego rodzaju drodze możesz doświadczyć, jakim masz na przykład wybrać zawód do wykonywania. Das gleiche gilt auch, wenn du dich fragst, was soll mein Ehepartner werden. To samo ciebie dotyczy, jeżeli ty zaczniesz się zastanawiać, jakiego mam wybrać partnera w moim małżeństwie. Du wirst wohl kaum eine Bibelstelle finden. Nie znajdziesz takiego miejsca w Biblii, in dem der Name deiner zukünftigen Frau oder deines zukünftigen Mannes steht. W którym byłoby napisane, jak ma mieć na imię twoja przyszła małżonka albo twój przyszły małżonek. Es ist jetzt genau das gleiche wie hier bei Abel. Nie, tu chodzi właśnie dokładnie o to samo, co żeśmy wspomnieli w przypadku Abla. Du gehst mit den Fragen deines Herzens zu Gott. Ty musisz przyjść z pytaniami twojego serca do Boga. Und wie Gott hier dem Abel gesagt haben muss. I tak samo jak Bóg musiał dać odpowiedź Ablowi na jego pytanie. Die Erstlinge und das Fett. To znaczy, że on dowiedział się, że złożyć należy ofiarę z pierwocin trzody i z tłuszczu ich. Du wirst du auch erfahren, was der Ehepartner deines Lebens ist. To wtedy też i otrzymasz odpowiedź, jakim partnerem twojego życia powinien być. Das ist Hebräer 11. To jest właśnie ten przykład z Hebrajczyków 11 rozdziału. Durch Glauben brachte Abel ein vorzüglicheres Opfer dar. Przez wiarę, tam czytamy, Abel złożył znakomitszą ofiarę. Myślę, że teraz żeśmy zauważyli, czego żeśmy powinni się nauczyć od Abla. Po pierwsze, najpierw posłuszeństwo w stosunku do Boga. Das zweite ist eine vertraute Gemeinschaft mit ihm zu haben. A po drugie, żyć w ciągłej społeczności, ścisłej społeczności z nim. Wir müssen Abel verlassen und gehen zu Henoch. Opuszczamy teraz Abla i przejdźmy do osoby Henocha. Henoch wird sogar noch einmal im Neuen Testament im Judasbrief erwähnt. Henoch jeszcze raz w Nowym Testamencie jest wspomniany w liście Judy. Aber wir wollen zuerst bei dieser Stelle in 1. Mose 5 bleiben. Ale my najpierw zatrzymajmy się na tym przeczytanym miejscu z 5. rozdziału 1. Mojżeszowej. Henoch ist der einzige Mensch in der Bibel, von dem es zweimal heißt, dass er mit Gott wandelte. Henoch jest tym jedynym człowiekiem, którego imię jest wzmiankowane w Biblii, o którym jest dwukrotnie napisane, że on chodził z Bogiem. Wir lesen lediglich noch von Noah, dass er mit Gott wandelte. I tylko i wyłącznie jeszcze tylko czytamy w stosunku do osoby Noego, że on chodził z Bogiem. Aber es gibt einen großen Unterschied. Ale jest wielka różnica.
Noah hatte einen Punkt in seinem Leben, wo er anfing mit Gott zu wandeln. Noe miał taki dzień w swoim życiu, od którego on zaczął chodzić z Bogiem. Diesen Punkt hatte Henoch auch in seinem Leben. I tego rodzaju dzień w swoim życiu również miał i Henoch. Und zwar mit der Geburt seines Sohnes Methuselah. A stało się to w dniu narodzin jego syna Metuszalacha. Im Alter von 65 Jahren. Wtedy, gdy on miał 65 lat. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Ale teraz możemy zauważyć tą wielką różnicę. Am Ende seines Lebens. Pod koniec jego życia. Heißt es bei Henoch noch einmal in Vers 24. Jeszcze raz czytamy w stosunku do osoby Henocha. Er wandelte mit Gott. Chodził z Bogiem. Weißt du, was das Schöne bei einem Henoch ist? Czy wiesz, co najpiękniejsze w przypadku tego Henocha było? Er hatte einen Zeitpunkt in seinem Leben, da begann er mit Gott zu wandeln. On miał właśnie taki moment w swoim życiu, od którego on zaczął chodzić z Bogiem. Und er blieb bei Gott. I on dalej wytrwał przy tym. Das ist eine ganz ernste Sache hier. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Das ist völlig anders als bei Noah. To jest całkowicie inaczej niż w przypadku Noego. Noah wandelte in der Tat mit Gott. Noe chodził z Bogiem w rzeczywistości. Aber er blieb nicht auf diesem Weg. Ale on nie wytrwał na tej drodze. Wir können einmal nach 1. Mose 8 gehen. Możemy spojrzeć 1. Mose 9. Do pierwszej Mojżeszowej, do 9 rozdziału. Vers 21. I przeczytać 21 wiersz. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken. A potem napił się wina i upił się. Und er entblößte sich in seinem Zelt. I odkrył się na gości w namiocie swoim. Er hat also erheblich zu viel Alkohol getrunken. A więc to oznacza, że on znacznie za dużo napił się alkoholu. Ich war das Trinken von Alkohol bezeichnet die Bibel nicht als Sünde. W żadnym miejscu Biblii picie alkoholu nie jest określane, że to jest grzechem. Aber das Betrinken mit Alkohol bezeichnet die Bibel als Sünde. Ale upijanie się alkoholem Biblia nazywa grzechem. Und so nahm das Unglück seinen Lauf. I to nieszczęście, tak, rozpoczęło się od tego dnia. Sein Sohn, sein jüngster Sohn sah ihn. Bo jego najmłodszy syn zobaczył go w tym stanie. Und berichtete es seinen Brüdern. I opowiedział o tym swoim braciom. Was ist daran so schlimm, dass sein jüngster Sohn es seinen Brüdern berichtete, was er gesehen hatte? Cóż w tym to takiego złego, że najmłodszy syn opowiedział starszym braciom o tym? Das ist ein kleines Wort in Vers 22. A chodzi o to malutkie słowo, które jest napisane w 22 wierszu. Wenn man diese Stelle verstehen will, muss man auf dieses Wort achten. Jeżeli tą historię chcemy dobrze, właściwie zrozumieć, to musimy zwrócić uwagę na to jedno słówko. Es heißt nämlich nicht, er berichtete es seinen beiden Brüdern. Nie jest tu napisane, że on opowiedział o tym swoim dwom braciom. Sondern er berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Jest tu jednak napisane, opowiedział o tym na zewnątrz, albo u nas jest napisane poza namiotem, o tym swoim braciom. Er kam also nicht zu seinen Brüdern mit seinen Sorgen. To oznacza, że on nie przyszedł do swoich braci z tym swoją troską, ze zmartwieniem swoim. Sondern er verbreitete ein Gerücht. Nie, tu chodzi o to, że on tutaj tego rodzaju złą wieść zaczął rozpowiadać. Vielleicht um sich interessant zu machen, darüber zu erzählen. Może i po to, aby siebie samego postawić w takim świetle, które by uczyniło jego osobę bardziej interesującą. Das unterscheidet Gott sehr gut. I Bóg tego rodzaju nastawienie serca bardzo dobrze rozpoznał. Ob ich vielleicht mit einem Bruder etwas bespreche, was meine Sorgen sind. I tu dobrze Bóg widzi też i nas, jeżeli my z jakimś bratem omawiamy sprawę, która dla mnie jest wielkim zmartwieniem. Oder ob ich ein Gerücht draußen über andere verbreite. Albo czy może na zewnątrz rozpowiadam wieści. Und dieses draußen kann heutzutage auch das Internet sein. A to na zewnątrz, to w dzisiejszych czasach może być na przykład Internet. Wo man leider oft sehr viel Negatives über andere Brüder und Schwestern liest.
Gdzie w tym internecie niestety można już w dzisiejszych czasach wiele negatywnych rzeczy przeczytać również o innych braciach i siostrach. Eine schreckliche Sünde in den Augen Gottes. A wiedzmy, że to jest okropnym grzechem w oczach Bożych. Verflucht sei Kanaan. Niech będzie przeklęty Kanaan. Das heißt, das Gericht, das trifft nicht nur seinen jüngsten Sohn. To oznacza, że ten sąd nie tylko, że spotkał tego najmłodszego syna, sondern auch die Nachkommen seines Sohnes. Ale całe potomstwo tego najmłodszego syna. Seien wir vorsichtig, was wir über andere sagen und schreiben. Dlatego bądźmy bardzo ostrożnymi w tym, co o innych opowiadamy albo może piszemy. Und bekam Noah keine Strafe? A Noe nie otrzymał żadnej kary? Doch. Tak. Du liest das auch noch im Kapitel 9. Też możesz o tym przeczytać w 9 rozdziale. Im letzten Vers. W ostatnim wierszu. Vorletzter und letzter. Und Noah lebte nach der Flut 350 Jahre. Und alle Tage Noahs waren 950 Jahre und er starb. Przedostatni wiersz. Po potopie żył Noe 350 lat. Noe żył więc 950 lat i umarł. Da sehen wir das Gericht Gottes. W tych słowach oglądamy sąd Boży. Jetzt wird mich einer fragen, wo ist dort das Gericht Gottes? Ktoś może zapytać, gdzie ty tu widzisz sąd Boży? Guck mal, Noah lebte nach der Flut 350 Jahre. Popatrz, przecież Noe żył po potopie jeszcze 350 lat. Was liest du über Noah im Alten Testament während dieser 350 Jahre? A ja ciebie zapytam, co czytasz na temat tych 350 lat życia Noego w Starym Testamencie? Nach dieser Sünde nichts mehr. Po popełnieniu tego grzechu nie ma o nim mowy ani razu, ani jednym słowem. Diese Sünde wird kurz nach dem Sündenfall, nach der Sintflut gewesen sein. Ten upadek w grzech Noego musiał się zdarzyć bardzo krótko po potopie. Das heißt, Gott schweigt über 348 Jahre aus dem Leben Noahs. A to oznacza, że Bóg milczał na temat życia Noego przez 348 lat. Gott hatte vielleicht nicht mehr so großes Interesse an Noah. Może Bóg nie był już Noem zainteresowany tak bardzo? Weil er diese Sünde getan hatte. Z tego powodu, że on ten grzech popełnił. Das heißt, ein Drittel seines Lebens. A to oznacza, że jedna trzecia jego życia. Es war eine vergeudete Zeit. To był czas, który był czasem straconym. Vielleicht weil er nie wegen dieser Sünde zu Gott gekommen ist. A może z tego powodu, że on nigdy nie przyszedł z tym grzechem, aby wyznać go Bogu. Wir lesen jedenfalls nie etwas, dass Noah deswegen zu Gott kam. Nigdzie nie czytamy o tym, aby Noe z tego powodu przyszedł kiedykolwiek do Boga. Es ist eine ganz ernste Sprache. A więc czytajmy to tak, że to dla nas jest bardzo poważna mowa. Noah war jemand, der mit dem Volk Gottes begann. Noe był takim mężem, który rozpoczął razem z całym ludem Bożym, der leider auf diesem Weg nicht geblieben ist. Ale niestety nie pozostał na tej drodze. Bei Henoch war das völlig anders. W przypadku Henocha było to całkowicie inaczej. Er begann zu einem Zeitpunkt seines Lebens mit Gott. On za czasów swojego życia rozpoczął chodzić z Bogiem. Und er blieb auf diesem Weg bis zu seinem Ende. I pozostał na tej drodze aż do końca życia. Deswegen können wir so viel von diesem Henoch lernen. I dlatego my możemy tak wiele się nauczyć od tego Henocha. Und wir müssen uns noch kurz darüber unterhalten, was heißt das überhaupt, dass jemand mit Gott wandelte. Ale musimy najpierw sobie to opowiedzieć, co to w ogóle oznacza chodzić z Bogiem. Weißt du, wenn ich mal etwas Zeit habe, was leider sehr wenig ist, dann gehe ich mit meiner Frau schon mal spazieren. Wiesz co, gdy ja mam troszeczkę czasu, co niestety bardzo rzadko się zdarza, to idę na spacer z moją żoną. Dann wandeln wir miteinander. Wtedy my pielgrzymujemy jeden obok drugiego. Aber was ist das Kennzeichen eines solchen gemeinsamen Spaziergangs? Ale co jest wtedy cechą charakterystyczną tego naszego wspólnego spaceru? Das erste ist, pierwsze to jest to, wir gehen beide in die gleiche Richtung. Że obydwoje idziemy w jednym kierunku. Sonst wäre es kein Gehen miteinander. Bo inaczej nie byłoby to pójście razem ze sobą. Das zweite ist, druga rzecz, wir gehen beide mit der gleichen Geschwindigkeit. My idziemy obydwoje tą samą prędkością.
Sonst wäre es auch kein Gehen miteinander. Bo gdyby tak nie było, też nie byłoby to pójście razem ze sobą. Und das Dritte ist, a trzecią rzeczą jest to, wir haben miteinander ein gemeinsames Gespräch. My prowadzimy ze sobą wspólną rozmowę. Manchmal auch ein Gespräch ohne Worte. Czasami jest to rozmowa bez słów. Aber es ist ein Miteinander. Ale z całą pewnością jest to pójście ze sobą. Und ich denke, diese drei Punkte zeigen uns, was das bedeutet, wenn es heißt, Henoch wandelte mit Gott. Ja myślę, że te trzy punkty nam pokazują treść tego, co tutaj jest napisane. Henoch chodził z Bogiem. Das eine bedeutet, er ging in die gleiche Richtung, in die auch Gott ging. A więc to oznacza, że oni obydwoje szli w tym samym kierunku, w którym szedł Bóg. Wenn Gott sagte, wir gehen diesen Weg, dann ging Henoch auch diesen Weg. Jeśli Bóg powiedział, pójdziemy tą drogą, to Henoch też poszedł tą drogą. Und wenn Gott sagte, wir müssen einen Umweg gehen, dann ging Henoch diesen Umweg mit. Jeżeli Bóg stwierdził, że musimy coś obejść naokoło, to Henoch też stwierdził, pójdziemy razem. Das klingt alles ganz einfach. Może to wszystko brzmi tak bardzo prosto. Aber es ist vielleicht in der Praxis gar nicht mal so leicht. Ale w praktyce może się okazać, że to nie jest tak łatwą rzeczą. Aber das bedeutet es, mit Gott zu wandeln. Ale właśnie to określenie chodził z Bogiem, to oznacza. Ich gehe den Weg, den Gott gerne möchte. Bo to oznacza dla mnie, idę tą drogą, którą Bóg chciałby, abym szedł. Ich gehe in den Fußspuren des Herrn Jesus. A to dla mnie praktycznie oznacza, idę w śladach mojego Pana Jezusa. Das zweite ist die Geschwindigkeit. Drugą rzeczą jest prędkość. Es gibt welche, die hinken immer so am Ende etwas hinterher. Są tacy ludzie, którzy zawsze kuleją i są z tyłu za peletonem. Die werden während der Wüstenreise als Nachhut bezeichnet. Oni zostali nazwani w czasie wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię jako ten lud pospolity, który z tyłu podlegał atakowi nieprzyjaciela. Was war das Problem dieser Nachhut? Jaki był ich problem? Sie wurden als erstes vom Feind attackiert. Oni jako pierwsi byli obiektem ataku nieprzyjaciela. Und sie wurden zuerst von dem Weg dadurch abgezogen. I oni jako pierwsi byli właśnie odciągani od tej drogi pójścia razem. Also geistlich hinterher zu laufen ist nicht gut, lernen wir hier. A więc z tego miejsca uczymy się, że pod względem duchowym nie jest to dobrze, jeśli ktoś tylko jest takim współbiegnącym obok innych. Es gibt ein zweites Problem. Ale jest i też drugi problem. Ich gehöre zu den schnellsten und laufe immer vorne weg. Że ja mogę należeć zawsze do tych najszybszych i ja zawsze się wysforuję do przodu. So ein Beispiel ist Jakob. Takim przykładem jest życie Jakuba. Jakob meinte, man müsste Gott so ein klein wenig nachhelfen. Jakob zawsze myślał w swoim życiu, że powinienem Bogu zawsze troszeczkę pomagać w jego działaniu. Und er handelte auch viel zu schnell. I on bardzo często o wiele za szybko działał. Gott musste ihn jedes Mal greifen und zurückziehen. A Bóg za każdym razem musiał chwytać go za kołnierz i hamować, z powrotem pociągać. Das ist auch kein Wandel miteinander. To też nie jest chodzenie razem ze sobą. Sondern es bedeutet, dass ich die gleiche Geschwindigkeit haben muss, die Gott möchte. Nie, to oznacza chodzić ze sobą, że muszę mieć zawsze tą samą prędkość, z jaką Bóg sobie życzy, żebyśmy razem szli. Und der dritte Punkt sind natürlich die Themen, die ich habe. A trzecim punktem są te tematy, które mamy ze sobą do omówienia. Es sollen Themen sein, an denen auch Gott Interesse hat. Mają być to tematy, w których również znajduje zainteresowanie Bóg. Und das große Gesprächsthema, woran Gott Interesse hat. A największym zainteresowaniem, wielkim tematem interesującym Boga jest. Das ist natürlich sein Sohn Jesus Christus. To jest właśnie jego syn Jezus Chrystus. Das heißt, mein Leben muss mit der Natur von Jesus Christus übereinstimmen. A to dla mnie w praktyce oznacza, że moje życie powinno być w jednomyślności z naturą, jaką objawił Pan Jezus Chrystus. Wenn mein Lebensthema die weltlichen Dinge sind, jeśli tematem mojego życia są rzeczy otaczającego świata, dann ist das ein Weg, wo Gott mich andauernd korrigieren muss. To może się okazać, że idę drogą, w której Bóg cały czas musi mnie korygować. Was wäre das für ein Spaziergang, den ich habe?
Cóż to byłby za spacer? Wenn meine Frau mich auf dem ganzen Weg nur korrigieren müsste. Gdyby moja żona w czasie całego tego spaceru, całej tej drogi ciągle na nowo musiała korygować. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch die gleiche Herzenseinstellung hat. I dlatego jest to tak bardzo ważne, abyśmy mieli takie same nastawienie serca. Eben das gleiche Thema. Mianowicie ten sam temat, aby nas poruszał. Und das steckt alles da drin, dass Henoch mit Gott wandelte. I to właśnie zawarte jest w tych słowach, że Henoch chodził z Bogiem. Und danach kam der Segen durch Gott. Segen. A potem dopiero może nastąpić to błogosławieństwo ze strony Bożej. Gott nahm ihn weg und er musste nicht durch das Gericht der Flut gehen. Czytamy o tym, że Bóg go zabrał, a co to dla nas oznacza? Że nie musiał przechodzić przez potop. Das ist eben das, was wir auch in Hebräer 11 sehen. I to jest właśnie to, co możemy też oglądać w Hebrajczyków 11 rozdział. Wenn es dort bei Henoch heißt, gdyż tam w przypadku Enocha jest napisane: Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. 11 rozdział, 5 wiersz listu do Hebrajczyków. Przez wiarę zabrany został, właściwie tu powinno być pochwycony został do nieba Henoch, aby nie oglądał śmierci. Denn jetzt kommt das Wichtige. I nie znaleziono go, teraz to najważniejsze. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Bo zanim został pochwycony, to tak, tak powinno być napisane, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Wenn du dir da ein Wort unterstreichen möchtest, jeśli chciałbyś w swojej Biblii sobie jedno słowo podkreślić, dann muss es das Wort Gott sein. To musiałoby być to słowo Bóg. Wir versuchen oft Menschen zu gefallen. Dlatego, że my w naszym życiu jakże często próbujemy podobać się ludziom. Weil das dann manchmal den Weg auf dieser Erde einfacher macht. Dlatego, że jakże często stwierdzamy, że to ułatwia naszą drogę tutaj przez ziemię. Aber Henoch war das egal, ob er Menschen gefiel. Ale temu Henochowi było to obojętne całkowicie, czy podoba się ludziom. Henoch wollte Gott gefallen. O, Henoch chciał się podobać Bogu. Das ist oft viel schwieriger. A to często jest o wiele trudniejszą rzeczą. Das haben wir bei der Bergpredigt gesehen in den ganzen Glückseligpreisungen. Myśmy to też oglądali w piątek w czasie tego kazania na górze, gdy Pan wypowiadał te wszystkie słowa i wiersze dotyczące tego określenia błogosławieni ci. Gott zu gefallen bedeutet oft Verfolgung erdulden. Podobać się Bogu to bardzo często dla nas oznacza znosić prześladowania. Henoch war das alles egal. To było obojętne dla Enocha. Sein Ziel war zu Ehre Gottes da zu sein. Jego celem było, aby istnieć na tej ziemi dla chwały Bożej. Und das in einer gottfeindlichen Welt. I to wszystko w otoczeniu wrogo nastawionego świata. Denn zu Beginn der Sintflut lesen wir, was es dort für Sünden damals gab. Dlatego, że przed rozpoczęciem potopu czytamy bardzo dokładnie, jakiego rodzaju grzechy były na ziemi. Aber Henoch gefiel Gott. Ale Henoch podobał się Bogu. Und Vers 6 sagt uns im Hebräerbrief. A szósty wiersz tego 11 rozdziału listu do Hebrajczyków pokazuje nam, ohne Glauben ist das unmöglich. Że bez wiary jest to rzeczą niemożliwą. Denn wenn ich Gott wohlgefallen möchte, bo jeśli chcę się podobać Bogu, dann muss ich glauben, dass er ist, dass er existiert, dass er lebt. To muszę w to wierzyć, że on jest, że on egzystuje, że on żyje. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. I dla wszystkich tych, którzy go poszukują, jest on tym, który daje wynagrodzenie. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. To jest naprawdę coś bardzo ważnego. So können wir fast zum Schluss noch einmal die Stelle aus dem Judasbrief aufschlagen. I teraz musimy otworzyć to ostatnie miejsce mówiące o nim w liście Judy. Da sehen wir, was Henoch erstens für ein mutiger Mann gewesen ist. I po pierwsze możemy zauważyć, jak bardzo odważnym człowiekiem był w swoich czasach Henoch. Und zweitens, dass die Nachfolge nicht einfach war. A po drugie musimy też stwierdzić, że naśladowanie Boga to dla niego nie było rzeczą łatwą. Vers 14. Czytamy w tym liście Judy w 14 wierszu und Vers 15. I 15. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc:
Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Henoch war der erste, der geweissagt hat. A więc Henoch był tym pierwszym człowiekiem na ziemi, który prorokował. Der Aussprüche Gottes kundtat. Prorokować to oznacza objawiać wypowiedzi Boże innym ludziom. Und der den Menschen das Gericht Gottes ankündigte. I to on właśnie ludziom zwiastował nadejście sądu Bożego. Völlig anders als das soziale Evangelium, was heute überall gepredigt wird. A jest to całkowicie coś innego niż obecnie w szeroko w świecie głoszona tak zwana socjalna Ewangelia. Ein Henoch stellte sich dahin. Bo Henoch tutaj całkowicie stał za tą prawdą, którą głosił. Und sagte zu den Menschen ohne Gott, i powiedział do tych ludzi, którzy żyli bez Boga, aufgrund deiner gottlosen Werke, ty na podstawie twoich bezbożnych uczynków, und weil du selbst Gott abgelehnt hast in deinem Leben, i z powodu tego, że samego Boga odrzuciłeś ze twojego życia, da wird das Gericht Gottes über dich kommen. Wiedz, że spotka ciebie sąd Boży. Er sagte ihnen im Endeffekt, a więc koniec końców on im powiedział, er überführte sie davon, wie es im Buch Henoch, wie es hier im Buch Judas heißt. A tu nawet jest podkreślone, że on ich przekonywał o tym, w liście Judy tak czytamy. Er sagte, tu buße. Czyli innymi słowy, on do nich mówił, pokutujcie. Komm mit deinem ganzen Lebensschmutz zu Gott. Przyjdź z całym brudem twojego życia do Boga. Und niemand muss meinen, dass er vor Gott schauspielen kann. I niech nikt z was nie myśli sobie, że może przed Bogiem grać aktorsko. Wir können vielleicht Geschwister täuschen. Wiedz, ty może, tobie się może uda, aby w sposób aktorski grać przed pozostałymi wierzącymi. Wie man so ein bisschen christlich redet. O, tak troszeczkę po chrześcijańsku się wyrażać. Wie man so ein klein wenig christlich sich verhält. Tak troszeczkę po chrześcijańsku się zachowywać. Man kann auch schon mal Gemeindestunden besuchen. Można przecież też i chodzić regularnie na wspólne godziny zgromadzeń. Nein, sagt Gott. A Bóg mówi do ciebie nie. Ein Henoch überführte diese Leute. Patrz na Henocha, który przekonywał tych wszystkich ludzi. Weil er Aussprüche Gottes kundtat. Dlatego, że on im podawał do wiadomości wypowiedzi Boże. Und weil vor Gott niemand sich verstecken und schauspielen kann. Dlatego, że przed Bogiem nikt nie może siebie samego ukryć albo udawać. Ganz ernste Botschaft hier in dem Judasbrief über Henoch. Jest to bardzo, bardzo poważne poselstwo, które znajdujemy w liście Judy, a dotyczy osoby Henocha. Das heißt, dieses Wandeln mit Gott bedeutet auch. A to dla nas oznacza, że to chodzenie z Bogiem dla nas oznacza. Das ist der vierte Punkt, der noch hinzukommt. Jest to właśnie ten czwarty punkt, o którym chciałbym teraz mówić. Neben dem gehen in die gleiche Richtung. Mianowicie o to chodzi, że oni obydwaj szli w jednym kierunku. Neben dem gehen mit der gleichen Geschwindigkeit. O to chodzi, że oni również szli tą samą prędkością. Neben dem gehen mit der gleichen Herzenseinstellung. I obok tego, że oni szli mając takie same nastawienie serca. Dass wir Zeugen sind in dieser Welt von Gott. Chodzi koniec końców, abyśmy byli też i świadectwem Boga, dla Boga w tym świecie. Und ich sage gleich, das ist nicht einfach. Ja to też mogę od razu dodać, na pewno nie będzie to dla ciebie rzeczą łatwą. Aber Gott wird sich dazu bekennen. Ale wiedz, że Bóg się do tego zawsze będzie przyznawał. Und Gott wird Segen schenken. I Bóg zawsze ci da swoje błogosławieństwo. Und in der Gemeinschaft mit Gott ist ein solches Vertrauen auf Gott möglich. I żyjąc w społeczności z Bogiem jest to rzeczą możliwą, aby żyć w takim zaufaniu z Bogiem. Und damit komme ich zu dem letzten Vers, zu dem ich noch nichts gesagt habe, aus 1. Mose 3. I tym samym teraz chciałbym otworzyć ostatni wiersz z trzeciego rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Ich habe eben gesagt, wir haben zwei Hinweise auf das vollkommene Opfer und eine Verheißung. Ja właśnie na początku powiedziałem, że mamy dwie wskazówki dotyczące tej doskonałej w przyszłości złożonej ofiary i jedną związaną z tym obietnicę. Und zwar ein Vertrauen auf die Verheißung Gottes.
A konkretnie mówiąc, zaufanie na tą obietnicę Bożą. In einer Situation, als scheinbar alles aus war. W takiej sytuacji, w której wydawałoby się, że wszystko już przepadło. Und das ist Vers 20. A to jest mianowicie 20 wiersz, trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. I nazwał Adam żonę swoją Ewa. Kann man leicht überlesen? Jakże łatwo, my to czytamy te słowa, przelecimy to. Aber haben wir die geistliche Tiefe dieses Verses verstanden? Ale czy rozumiemy duchową głębokość tego wiersza? In Vers 19 kündigt Gott das Gericht wegen der Sünde an. Bo w wierszu 19 Bóg ogłasza swój sąd z powodu ich grzechu. Und er sagt zu Menschen, du wirst gewiss sterben. I powiedział do człowieka, ty z pewnością umrzesz. Er sagt hier, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Mówi konkretnie, ty zostałeś z prochu wzięty i do prochu z powrotem wrócisz. Es war scheinbar alles aus. A więc wydawałoby się, że wszystko jest stracone. Was passiert jetzt plötzlich? I co nagle teraz się dzieje? Genau jetzt. Dokładnie w tym momencie. Nicht vorher im Garten Eden, sondern jetzt. Nie wcześniej, jeśli jeszcze byli w ogrodzie Eden. Nie, dopiero teraz. Nennt der Mensch seine Frau Eva. Człowiek, u nas jest tutaj przetłumaczone Adam, nazywa swoją żonę Ewa. Mutter des Lebens. A to słowo oznacza matka życia. Verstehst du, wo eigentlich alles aus war? Czy rozumiesz tą sytuację, w jakiej oni się znaleźli? W tym momencie, gdy wydawało się, że wszystko stracone, da hält Adam an den Verheißungen Gottes fest. Nagle Adam uczepia się i trzyma mocno obietnicy Bożej, dass sie einmal nachkommen haben werden, że oni kiedyś otrzymają takiego potomka, dass jemand Vater und Mutter verlassen wird, że ktoś opuści ojca i matkę, um seiner Frau anzuhangen, aby przyłączyć się do swojej żony. Das heißt, dass es nach Adam und Eva weitergehen muss. To znaczy, że po Adamie i Ewie muszą być następne pokolenia, które właśnie tak zrobią. Odłączą od rodziców, przyłączą do żony. I pomimo tego, że wydawało się, że wszystko jest przeciwne akurat temu, aby się to spełniło, w tym momencie on nadaje swojej żonie imię Ewa. A więc, mówiąc krótko, nadaje swojej żonie imię życie. Siehst du, das ist das Vertrauen auf Verheißungen Gottes. Spójrz na to tak. Jest to objaw zaufania w obietnicę Bożą. Auch wenn man sie aufgrund seiner Sünde vielleicht gar nicht mehr verdient hat. Nawet jeżeli oni na podstawie z powodu swojego grzechu w ogóle na coś takiego nie zasłużyli. Gott ist aber treu. Bóg jednak jest wierny. Und steht zu seinem Wort. I on zawsze dotrzymuje swojego słowa. Auch wenn wir so oft versagen. Nawet w obliczu tego, jeżeli my tak często zawodzimy. Wir lernen hieraus, dass die Verheißungen Gottes nicht von uns abhängig sind. A więc z tego możemy zdarzenia się nauczyć, że spełnienie obietnic Bożych w ogóle nie jest zależne od nas samych. Sondern dass die Verheißungen von Gott abhängig sind. Ale te obietnice i ich spełnienie jest zależne od Boga. Und da ist es so schön, und mit diesem Vers möchte ich schließen. I jakże to jest piękne, żebyśmy zobaczyli jeden wiersz, którym chciałbym zakończyć. Den wir auch gestern gelesen haben. Ten wiersz, który również wczoraj żeśmy czytali. Aus dem Hebräerbrief. Z listu do Hebrajczyków. Kapitel 13. 13 rozdział. Vers 8. 8. Wiersz. Jesus Christus ist derselbe. Hebrajczyków 13 rozdział 8 wiersz. Jezus Chrystus ten sam. Gestern. Wczoraj. Wie zur Zeit eines Abels und eines Henochs, eines Adams. W czasach Abla, Henocha i Adama. Heute in unserer Zeit. Dzisiaj, czyli w naszych czasach. Und auch in Ewigkeit. Jak również i na wieki. Gott steht treu zu seinem Wort. Bóg zawsze wiernie dotrzymuje swojego słowa. Eine herrliche Botschaft, die wir schon in 1. Mose 3 finden.
Jest to wspaniałe poselstwo, które już znajdujemy w pierwszej księgi Mojżeszowej w trzecim rozdziale. Wir merken, diese ersten Kapitel sind ein gewaltiges Buch. A więc możemy zauważyć, że pierwsze rozdziały tej pierwszej Mojżeszowej to same dla siebie są potężną, wspaniałą księgą.